Boguś, pan przewodniczący Kośmider jest proszony do obocia jego gniazda tutaj. Co robimy po kolei, tak? Słuchaj, tu jest, no nie, no jeszcze mamy, jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery. Weź to prowadź. Dobrze. Szanowni Państwo, teraz jeszcze cztery punkty starego porządku obrad i rozpoczynamy dyskusję budżetową. Mamy punkt dotyczący zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014, druk numer 1595. To był, a to było, no to nie jest zapisane, przepraszam. Kolejna sprawa, projekt uchwały w trybie dwóch czytań. Zmiana uchwały, zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013, druk numer 1601. Bardzo proszę. W imieniu pana prezydenta. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, projekt zawiera zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 819 741, jest to w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kolejna zmiana, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 819 741, związana jest z dofinansowaniem na dotacje dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne. Kolejna zmiana, zwiększenie planu dochodów i wydatków, kwota 65 234, szczegółowo na jakie cele zostało to wymienione w uzasadnieniu. Kolejne dotyczą zmniejszenia planu wydatków i planu dochodów o kwotę 11 170 zł. Kolejne zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych 5 012 979 zł. Centrum Kongresowe w związku z odzyskaniem podatku VAT, przygotowanie budowy Centrum Obsługi Inwestora oraz modernizacja infrastruktury komunikacji tramwajowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu. Oraz również zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych, budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich i konserwacja zabytkowej kaplicy Matki Bożej, Bożej Śnieżnej w Bodzowie. Kolejna zmiana, zwiększenie planu wydatków bieżących 5 012 979 zadanie transport zbiorowy i oświetlenie uliczne. Następna zmiana dotyczy zmian między kategoriami źródła finansowania. W ramach planu dochodów kwota 4600, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Następnie kolejne zmiany dotyczą przeniesienia w ramach planu wydatków bieżących między działami zgodnie z kompetencją Rady Miasta. Kwota 524 620. I kolejna zmiana dotyczy zmian w planie dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych. Jest to zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. W tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej, która w dniu wczorajszym, głosując 8 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się, przyjęła taką opinię. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania, a w związku z wnioskiem o wprowadzenie do drugiego czytania jako sprawy nagłej ustalam termin składania poprawek dziś na godzinę 14.15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek dziś godzina 14.30.